Wydany ponad 7 lat temu Bravely Default był jednym wielkim hołdem złożonym klasycznym JRPG-om z lat 90. Powiew serii Final Fantasy na chwilę przed wejściem w erę trójwymiaru czuć było w niemal każdym aspekcie gry. Duet Masashi Takahashi i Tomoya Asano na tym nie poprzestał i w swoim kolejnym projekcie postanowili pójść nawet o kilka kroków dalej. Octopath Traveler stanowi idealne połączenie stylu znanego z gier na SNES-a z technologią Unreal Engine 4. Tym samym ekipy ze Square Enix i Acquire namalowały piękny obrazek, który został doprawiony muzyką Yasunori'ego Nishikiego. Przyznaję, że zawsze czuję pewien niepokój, kiedy z zadania stworzenia soundtracku dużej gry podejmuje się nowicjusz w branży. Ale na szczęście Nishiki należy do grona tych osób, które bardzo mnie zaskoczyły. Nishiki wydaje się być człowiekiem, który nie uznaje półśrodków. Jeśli ma do dyspozycji orkiestrę, to wykorzystuje 100% jej możliwości. Doskonałym przykładem jest motyw przewodni Octopath Traveler, gdzie da się usłyszeć całą gamę instrumentów i różne ich kombinacje z ich użyciem, ale z zachowaniem jednolitej melodii. Wielkość tego utworu czuć w każdej sekundzie. I ktoś mógłby powiedzieć, że cała para poszła w motyw przewodni, jednak po przesłuchaniu całego soundtracku to wrażenie bardzo szybko przemija. Wystarczy posłuchać samych motywów głównych postaci. Na przykład motyw Cyrus to wspaniały walc, w którym wykorzystano pełną sekcję smyczków. Teriza urzeka harmonikową solówką przy akompaniamencie instrumentów strunowych. Ophelia z prostą melodią odgrywaną na flecie przywodzi na myśl wspominkowe momenty występujące w co lepszych grach JRPG. Primrose wprowadza żywotne rytmy dzięki gitarze oraz skrzypcom, natomiast Alfin serwuje zdecydowanie lżejszą, niemal jazzową nutę, wprowadzając słuchacza w błogi stan. Warto w tym momencie wspomnieć o innej zalecie tego soundtracku, czyli o różnorodności w brzmieniu. Każda z postaci ma swój charakterystyczny motyw przewodni oraz równie charakterystyczne utwory, które towarzyszą im w trakcie podróży oraz w odwiedzanych miastach lub wioskach. Weźmy na przykład postać tancerki Primrose. Jej motywem głównym jest Primrose the Dancer. W trakcie tułaczki po piaszczystym świecie towarzyszy jej utwór The Sunlands, zaś w mieście można usłyszeć Sunshade City of Pleasures. Jedyne co łączy te trzy motywy to to, że w pełni oddają śródziemnomorskie klimaty oraz charakter Primrose, bowiem od strony melodyjnej i instrumentalnej trudno znaleźć punkt wspólny. Dlatego zapewniam Was, że niezależnie od tego, czy gracie obecnie Therionem, Alfinem czy Olberikiem, na całym albumie nie znajdziecie utworów, które są do siebie podobne w jakikolwiek sposób. Chociaż istnieje jeden wyjątek, ale o tym za chwilę. Motywy bitewne to prawdziwe być albo nie być dla gry JRPG i na szczęście Nishiki wybrał to pierwszy. Battle One, bez żadnych udziwnień i eksperymentów, odnosi się do starej szkoły. Wykorzystuje całą gamę instrumentów i przyprawia ociarki, kiedy w połowie utworu rozkręcają się smyczki. Battle Two to bardzo udane wykorzystanie gitary elektrycznej, instrumentów dętych oraz skrzypiec na pierwszym planie. W pewnym momencie przywodzi nawet skojarzenia z grą Batten Kaitos na Nintendo GameCube. Battle 3 z kolei to jedno z nielicznych utworów, gdzie można usłyszeć perkusję, która nadaje tempo całości. Melodie spod znaku Divisive Battle towarzyszą graczowi podczas potyczek z bossami. Pierwszy utwór nieco przypomina pojedynek rodem z późniejszych odsłon Final Fantasy albo filmów Disneya. Drugi jest już zdecydowanie lepszy. Zaczyna się mocnym tąpnięciem, przechodzi przez zestaw melodii pochodzących z fortepianu, smyczków, instrumentów dętych, żeby zakończyć równie mocnym uderzeniem wszystkich granych instrumentów naraz. Trzeci utwór, z niewiadomych powodów nazwany Day Who Given Reason, to prawdziwa jazda bez trzymanki. Głównie za sprawą instrumentów smyczkowych, które odgrywają tutaj dużą rolę, ze skrzypcami na pierwszym planie, a w niektórych momentach także z solówką. Wbrew nazwie, Battle at Journey's End nie oznacza końca drogi. Utwór jest zaledwie zajawką tego, co czeka nas za chwilę. Co zabawne, choć bardzo dobrze sprawdza się jako melodia zapowiadająca walkę ostateczną, to równie dobrze pasowałaby jako jedno z Divisive Battle. Niemniej jednak doceniam dostarczenie pierwszej serii zastrzyków adrenaliny przed prawdziwym opus magnum, jakimi są The One They Call The Witch i Daughter of the Dark God. The One They Call The Witch to prawdziwa kwintesencja powiedzenia wejść z przytupem. Utwór otwiera sekcja chóralna, której towarzyszą smyczki, organy i perkusja, a w połowie dołącza również wokal Yuka, która śpiewa na przemian z chórem. Od tego momentu czułem się, jakbym słuchał opery albo jedną z odsłon Shin Megami Tensei. Choć akurat to drugie porównanie zdecydowanie lepiej pasuje do Daughter of the Dark God,
gdzie tym razem towarzyszy nam zdecydowanie bardziej rockowe brzmienie. I tak, to jest jedyny wspomniany przeze mnie moment na całym soundtracku, kiedy dwa utwory brzmią do siebie bardzo podobnie. Choć akurat jest to zabieg celowy. Który utwór jest lepszy? Powiem szczerze, nie mam pojęcia. Obu słuchałem z ogromną przyjemnością i często do nich wracam. Kawał solidnej roboty i gwarantowane niesamowite doznania. Na drugim biegunie i zarazem na koniec przygody otrzymujemy Ending Theme. W zasadzie jest to 8-minutowa kompilacja wszystkich motywów odwiedzanych miejscówek od The Frostlands do The Woodlands wraz z motywem przewodnim gry, ale za to w nowej aranżacji. Wspaniałe zwieńczenie przygody z wykorzystaniem klasycznej w grach JRPG zasady przeżyjmy to jeszcze raz. Album Octopath Traveler, podobnie jak cała gra, stanowi doskonałe połączenie oldschoolu z nowoczesnością. Jeśli miałbym podsumować swoje odczucia w jednym zdaniu, to ująłbym to tak. Już dawno nie miałem takiej satysfakcji podczas słuchania muzyki do gry JRPG. Jest tam wszystko to, co chciałby usłyszeć fan retro gier oraz ktoś, komu pierwsze Final Fantasy są zupełnie obce. Chylę czoła przed Nishikim, któremu udało się powrócić do przeszłości, a jednocześnie potrafił stworzyć jeden z najbardziej oryginalnych soundtracków do gry JRPG, jaki słyszałem w ostatnich latach.